Good afternoon now. Good morning. Good afternoon. Dzień dobry, witam wszystkich. Przepraszam, że mój polski jest nieistniejący, ale gdybym zaczął mówić po polsku, wszyscy byście uciekli z tej sali, więc bardzo mi miło być znów w Polsce. Mam wielką miłość do narodu polskiego. Moje pochodzenie jest grecko-włoskie. Organizacja, której szefuję, zajmuje się wszelkimi aspektami, sprawami politycznymi, które odnoszą się do bioetyki, czyli na przykład aborcja, klonowanie, eutanazja. Ale dzisiaj chciałbym powiedzieć coś na temat spraw, które ostatnio są bardzo głośne w Stanach Zjednoczonych, czyli surogatek. Moja organizacja działa na skrzyżowaniu jakby trzech takich jakby elementów, czyli etyka, prawo i nauka. And in dealing with all these bioethics issues, we run across something which I'm sure is true everywhere in the Western world. Sprawach, w dyskusjach mamy do czynienia z pewnym imperatywem technologicznym, czyli z ideą, że jeśli coś można zrobić, to należy to zrobić. But of course, no technology. Ale oczywiście żadna technologia, w tym technologia medyczna, nie istnieje sama dla siebie i jest jakby zamknięta dla krytyki. Jest pewna publikacja, kiedy życie ludzkie się zaczyna i wiem, że teraz trwają prace nad tłumaczeniami. I wiemy, że to nie jest pytanie filozoficzne, nie jest kwestią teologiczną, ale jest przede wszystkim kwestią naukową. Na podstawie uniwersalnie przyjętych kryteriów, które dotyczą i oczywiście każdy z nas tutaj powstał w momencie płodnienia. This is, if you look at this picture behind me, you see the woman on the right who wants the baby, and she has contracted, she has agreed to pay the woman on the left money to carry her own child. So a gestational surrogate is a woman, who agrees to receive payments to undergo high-risk pregnancy by będzie rodziła, godzi się na to, aby była opłacana i aby to dziecko było pod jej sercem, pomimo braku jakichkolwiek genetycznych związków z nią de facto. I oczywiście nie będzie miała żadnych praw do tego dziecka, ponieważ to dziecko zostanie przekazane. I w Stanach Zjednoczonych regulacje prawne są dosyć, no praktycznie, że nieistniejące, gdy idzie o tą sprawę w Stanach. W Arizonie, mimo tego, że to jest jakby taki dziki zachód, więc tutaj interpretacja tego prawa jest bardzo rozległa. Więc ciążowe surogatki, tutaj jakby największym problemem jest jakby stworzenie z człowieka jakby takiego przedmiotu, a nie podmiotu. Więc chciałbym cofnąć się troszeczkę w czasie i zwrócić uwagę na niewolnictwo w Stanach Zjednoczonych. Pewna dosyć wstydliwa sprawa w naszej historii i w pewnej słynnej sprawie Dred Scott kontra Sanford. Dred Scott był czarnym niewolnikiem, którego wzięto z południa na północ i gdy był na północy, gdy już była wolność, on udał się do sądu, aby ubiegać się o swoje prawa i o rekompensatę za wcześniejsze lata. W 1857 roku, na kilka lat przed wybuchem wojny secesyjnej, sąd powiedział, że
I pytanie brzmiało, czy Murzyn, którego praojcowie byli jakby importowani, importowani do tego kraju i sprzedani jako niewolnicy, czy on może stać się pełnoprawnym członkiem społeczności amerykańskiej? I najwyższy sąd Stanów Zjednoczonych stwierdził, że nie. Ponieważ należą jakby do rasy niższej i nie są przystosowane, nie mają żadnych praw, gdy idzie o ich funkcjonowanie w społeczeństwie amerykańskim. Więc niewolnik mógłby być sprzedany, można było nim handlować, można było na nim zarabiać. Więc dosłownie traktowanie człowieka jak towar. In the whole area of IVF and gestational surrogacy, where we have to raise the question, is what we're doing, even though we're trying to help. Więc pomimo szlachetnych intencji, pytanie brzmi tutaj, jak podchodzi się do istoty ludzkiej. I oczywiście kwestia bezpłodności jest bardzo ważną sprawą, poważną, jest czymś naturalnym, iż człowiek chce przedłużać rodzaj ludzki, człowiek chce rodzić dzieci, ale pytanie jest inne, czy niezależnie od okoliczności istnieje absolutne prawo do posiadania dzieci? Niezależnie od metod. Więc czy możemy powiedzieć o dzieciach poczętych w wyniku właśnie in vitro? Czy tutaj nie odnosi się takiego samego wrażenia, że to jest, można by powiedzieć, przedmiot handlu? Does gestational surrogacy meet the United Nations definition of trafficking in persons? I trzeba spytać, czy definicja ONZ-u odnośnie nielegalnego handlu ludźmi odnosi się właśnie do tego typu przedsięwzięć. Ja będę czytał całego przepisu, natomiast proszę zwrócić uwagę, że handel ludźmi jest wykorzystywanie czy handlowanie ludźmi słabymi, nieświadomymi, czy zyskiwanie na handlowaniu ludźmi bez zgody osoby, która jest przedmiotem tego handlu. A z tym mamy właśnie do czynienia. Ale co się dzieje właśnie w tym przypadku, gdy idzie o handel embrionami? Mamy tutaj, jakby wyczerpuje się wszystkie tutaj te wyłożone kryteria, czyli zysk, niezgodę osoby, która jest przedmiotem tego handlu, czyli dziecka. Więc każdy z nas ma wrodzoną godność i to, co mnie wyróżnia od innych ludzi, nie jest to, co ja mogę robić, ale to, kim jestem. I dzieci tutaj są również traktowane jako towar, które mogą być sprzedane. I tutaj właśnie idzie o handel embrionami. Te same osoby, które są w przypadku aborcji, mówią, że nienarodzone dziecko nie ma prawa. Natomiast w przypadku embrionów, ci sami zwolennicy aborcji twierdzą, że no, embrion właśnie jest pożądany i nagle embrion staje się podmiotem prawa. Więc matce, która rodzi, opłaca się, aby dosłownie oddała to dziecko. Więc w przypadku in vitro, tutaj jest jakby, chodzi jakby o cztery osoby de facto, czyli rodziców, którzy chcą.
i rodziców, którzy jakby spełniają wszystkie biologiczne kryteria, żeby to dziecko powstało. Ja jestem prawnikiem. I jeśli nie można zakazać czegoś, co jest czymś moralnie nagannym, złym, więc jak zmniejszyć oddziaływanie zła przynajmniej? Może Państwo tego nie widzicie, ale idzie, to jest jakby kontrakt surogatyczny, umowa pomiędzy stronami, ale proszę zwrócić uwagę na kwotę, jaka jest tutaj wymieniona. Więc matka, która nosi ciążę, to jest mniej więcej jakieś 90 tysięcy złotych za noszenie dziecka. Sporo pieniędzy. Ale ceny się też różnią w tym przypadku. Więc 40 tysięcy dolarów rekompensacji. I oczywiście trzeba z powodzeniem urodzić to dziecko. Za które można dostać dodatkowe 5 tysięcy dolarów. Więc różnego rodzaju kwoty tutaj wchodzą w grę w zależności od etapu jakby procedury. Tu są innego rodzaju ryzyka związane z tym. Jeśli trzeba mieć na przykład cesarkę, to trzeba również zapłacić. Jeśli się ma aborcję, to również się opłaca surogatkę. Well, then they'll pay you to have the abortion. If you lose your uterus in the process, you the surrogate mother, which means you can never have children again. Jeśli surogatka na przykład na skutek tego, jak można powiedzieć, traci macicę, zdolność do dalszego rodzenia, to również może dostać kolejne 5 tysięcy dolarów. Więc to jest jakby absolutne i totalne wykorzystywanie dla zysku kobiecego ciała. By definition, you have to use hormones in a manner that is not the original intent. I oczywiście wchodzi tutaj w grę wykorzystywanie hormonów niezgodnie z ich oryginalnym przeznaczeniem. Multiple miscarriage before successful implantation. I oczywiście tutaj jest dosyć wysokie ryzyko utraty ciąży przy tego typu procedurach, więc w tych kontraktach jest taki przypis, że na przykład w przypadku cesarki płaca się 25 tysięcy dolarów i trzeba oczywiście wykupić ubezpieczenie dla tej surogatki. Więc mówienie o tym, że tutaj jest to bezryzykowna, nieryzykowna procedura jest absolutnym kłamstwem. I to wynika z samego kontraktu między stronami. Ostatnio skontaktował się ze mną prawnik w stanie Connecticut. Pewna matka zgodziła się na to, by być surogatką i część umowy odnosiła się do tego, że co roku, co miesiąc będzie się zgłaszała do lekarza i po trzech miesiącach lekarz stwierdził, że płód jest uszkodzony i rodzice, którzy chcieli mieć to dziecko, stwierdzili, że ona musi poddać się aborcji. I odnieśli się i cytowali słowa, które były zawarte w kontrakcie. Natomiast surogatka powiedziała, że nie, nie zabije dziecka. I ci rodzice, którzy chcieli mieć to dziecko, chcieli wymusić na niej wykonanie postanowień kontraktu. I potem oferowali, jak to nie skutkowało, kolejnych 10 tysięcy dolarów, aby przeprowadziła aborcję. I tego typu zachowania są, można powiedzieć, zachowaniami przymusowymi, zniewalającymi. I to spowodowało, że
że dziecko w ostateczności urodziło się i owa matka musiała opuścić stan Connecticut. Także tego typu zdarzenia bardzo się często wydarzają w Stanach. Mam pięcioro dzieci w wczesnych latach 20. I tutaj są na tej stronie internetowej. I jeśli na przykład daty, którzy chcieliby podjąć się rodzenia dziecka przez metodę in vitro i są tutaj jakby przedstawione matki jako pewne tego rodzaju, możemy powiedzieć, modele, z którymi, które się podobają, które odpowiadają jakby gustowi rodziców. Więc zapłaćcie mi 10 tysięcy dolarów, mówią wyśmiechnięte panie, i wasza córka będzie wyglądała jak ja. Więc zapomina się gdzieś, że to są osoby ludzkie, kobiety, które gdzieś się tak de facto sprzedają. Tu jest jakby katalog surogatek. Cztery kobiety i mówią, reklamują się jako surogatki. I ta na górze po lewej stronie, Jackie Kay. The description says Jackie is a mother of two. Jackie jest matką dwojga dzieci. Women who've already had children because now you're a proven commodity. We know you can have babies. She works as a nurse. Pracuje jako pielęgniarka. All types of intended parents. I jest gotów udzielić pomocy wszystkim pragnącym rodzicom. That language is code for I will help two men or two women have a child. A to oczywiście oznacza, że również jestem w stanie pomóc dwóm panom czy dwóm paniom. Chodzi również tutaj o związki homoseksualne, nie tylko hetero. Kolejna reklamuje się jako pomoc w odpowiedniej selekcji surogatek. Zastanawiające jest to, że czym to się różni od sprzedaży, nie wiem, na przykład butów kobiecych. Now this is a map of surrogacy in the world. It is not intended to be complete. Przedstawiona mapa, but this gives you an idea of jakby macierzyństwa zastępczego i gdzie występują te zjawiska na świecie. W niektórych krajach jest to zakazane, niektóre kraje milczą na ten temat, niektórych jest to dozwolone. Nie mamy zbyt wiele czasu, więc są naprawdę różne jakby stanowiska w tej kwestii. Natomiast jeśli można, jeśli staramy się o powstrzymanie zasięgu danego zjawiska, ograniczanie szkód danego zjawiska, to musimy wiedzieć, że podejście musi być altruistyczne. Jest czymś innym rodzenie bezinteresownie, natomiast płacenie kobiecie na przykład 40 tysięcy dolarów jest postępowanie bardzo niemoralne. Więc tutaj, jeśli chcemy ograniczyć przynajmniej te szkody, to można przynajmniej cofnąć właśnie te regulacje zysku. Na przykład nie może być zysku z powodu aborcji chociażby, to też można anulować. There is no more exploitation of a woman, although I would argue that these are all inherently exploitative. W przypadku kobiet właśnie należy ograniczyć różnego rodzaju, w przypadku rodziców na przykład można ograniczyć zasięg w tym sensie, że jeśli jest rodzina, która, małżeństwo, które przeżywa problemy z płodnością, bezpłodnością raczej, to ogranicza się jakby tych pragnących rodziców tylko i wyłącznie do związków heteroseksualnych, czyli tak zwane związki homoseksualne będą miały prawa dostępu do dzieci. Ale oczywiście też trzeba sprecyzować, co to znaczy bezpłodność, bo tutaj bardzo często są nadużywane pewne regulacje, które odnoszą się tylko i wyłącznie do tej sfery takiej
woluntaryzmu, czyli że no, my mamy prawo do posiadania dziecka i chcemy, aby miało cechy innych osób, a nie nasze, więc tutaj musi chodzić o realną bezpłodność. Tutaj osoby niepełnoletnie oczywiście nie powinny mieć do tego dostępu. Więc na przykład w przypadku macierzyństwa zastępczego oczywiście można myśleć o jakichś rekompensatach medycznych, które będą się odnosiły do jakichś szkód medycznych, które owa matka poniosła. Natomiast nie mogą one być, nie mogą one finansować jakby niemoralnych działań, takich jak właśnie aborcja. Więc jeśli nie można zlegalizować, to jak ograniczyć szkody? Więc co innego, trzeba zdefiniować, jakby zmienić nazewnictwo, nie surogatka, ale matka zastępcza, że nie jest tylko towarem, że ona jest człowiekiem, jest kobietą z pełnymi prawami jej przysługującymi. Jaka jest przyszłość zapłodnienia in vitro? W którym kierunku to zmierza? Nie tylko w Polsce, ale w większości całym świecie zachodnim, nawet można by powiedzieć na świecie. Mi się wydaje, że jest to powrót do przeszłości, więc poniekąd się cofamy w tym wymiarze. Więc mi się wydaje, że w ostateczności doprowadzi to do pewnych eugenicznych sytuacji, do wykreowanych dzieci, można by powiedzieć. Dzisiaj rano dostałem linka w swoim hotelu, linka z gazety Daily Mail z Anglii, gdzie lekarz zajmujący się zapłodnieniem in vitro był zaniepokojony, iż że osoby bogate będą wykorzystywały macierzyństwo zastępcze do posiadania jakby lepiej skonstruowanych dzieci, mądrzejszych, bardziej bystrych, czyli jakby dzieci z najlepszymi cechami, bardzo selektywna, można powiedzieć selektywne zapłodnienie poniekąd. Więc wiemy chociażby z historii Polski, że pokusa eugeniczna o tym, iż można posiadać jakąś, czy należeć do jakiejś wyższej rasy, wspólnoty ludzi wspaniałych, pięknych. Autor C.S. Lewis stwierdził, że jak ludzie, im bardziej ludzie będą panowali nad naturą, technologią, okaże się z czasem coraz więcej osób ma panowanie nad innymi osobami. Czyli prowadzi to do tak swoistej dominacji wąskiej grupy osób nad większością. I bardzo często jest tak, że osoby przy władzy, wpływowe osoby będą wykorzystywały macierzyństwo zastępcze czy surogatki do wytwarzania takiej, można powiedzieć, mini rasy mądrych, bystrych, wybitnych ludzi. Więc w Stanach Zjednoczonych nie tylko wysyłamy nasze prace za granicą w ramach takiego outsourcingu, ale również bardzo często patrzymy na nich w ten sposób, że są pewną rasą niższą i w związku z tym, żeby prowadzić taką pewną wojnę gospodarczą, trzeba, abyśmy my wytwarzali właśnie takie piękne, wykreowane dosłownie przez nas dzieci. Więc bardzo chciałbym, aby ta dyskusja trwała i pomimo tego, że in vitro bardzo często jest ignorowane w tych dyskusjach bioetycznych, ale w ostateczności ze względu na potencjał, jaki prezentuje dla cywilizacji, trzeba brać to pod uwagę. Dziękuję bardzo.